Dobra, jedzie, idealnie! Siema na maneczko, witam was wszystkich bardzo, ale to bardzo serdecznie w najnowszym odcinku na moim kanale. I teraz opowiem wam o nowej grze, która dzisiaj właśnie będzie. Będąc dzieckiem, marzyłem o grze, w której będę mógł robić takie rzeczy, jak dzisiaj będziemy robić. Każdy chłopiec, który lubił bawić się Lego, a chyba nie było człowieka, który nie lubił bawić się Lego, marzył o tym, że mieć wszystkie klocki. Ja klocków miałem naprawdę sporo, aczkolwiek zawsze czegoś brakowało, zawsze tutaj, wiecie, zniszczenia, tutaj fizyka, brakowało takich rzeczy, a w tej grze, czyli w grze Brickricks, mamy fizykę, mamy sandbox i mamy Lego. Mamy wszystko, czego potrzeba, możemy to niszczyć, budować, robić cokolwiek nam się podoba, więc intro! Gra wygląda właśnie w taki sposób. I widzę, że zabrali tutaj niektóre możliwości. Wcześniej można było strzelać. Teraz nie można strzelać. Można było niszczyć budynki. Co się stało, ja się pytam? Co się stało? Ale myślę, że to jest najważniejsze. To jest miejsce, w którym jako budowniczy będziecie spędzali pewnie większość swojego czasu. Możemy na przykład wybrać sobie taki klocek, zbudować go sobie tutaj, wziąć następny i dołączyć go sobie tutaj. Teraz na przykład wrócić i wziąć sobie taki pojedynczy klocek i zbudować go sobie tutaj. Ja, jak bardzo lubię budować, albo też lubiłem, to pobrałem sobie kilka ciekawych konstrukcji z internetu. Kilka mamy, te tutaj są już dostępne, ale jak widzicie, tutaj mam na przykład taki tank, to może być całkiem fajne, nie? Ale weźmy sobie na przykład pierwsze, co? Weźmy sobie Fire Machine, Fire Mock, czyli tak zwany wóz strażacki i poróbmy z nim ciekawe rzeczy. Okej, jak widzicie, jesteśmy już na zewnątrz i jesteśmy nawet w środku. Wcześniej też chyba ludzika naszego nie było widać, aczkolwiek jesteśmy. No i zobaczcie, to wszystko naprawdę wygląda jak Lego. Graficznie super. Wszystko super. I teraz, czy uda nam się podjechać pod krawężnik? Udało nam się, więc pojedźmy w pewne miejsce, w którym bawiłem się najlepiej w tej grze. Dajcie mi chwilę, ja je zlokalizuję i porobimy tam piękne rzeczy. Dobra, jestem już w tym miejscu i jak widzicie po lewo jest jedna, czy dwie, czy trzy rzeczy, które mogą... Co się dzieje? No nie, no rozwaliłem już autko. Dobra, udało mi się naprawić autko, więc zobaczcie, tutaj mamy taką pewną maszynę i teraz zapewne nie wiecie, co was czeka, nie? Ła, tutaj po prostu sieczka i rozwalanie naszego autka i tak się kończy właśnie zadzieraniem z Andrzejem Dudą. Nie wiem, czemu to powiedziałem. Aczkolwiek, no, z naszego samochodziku nie zostało kompletnie nic. Tam mamy jeszcze jeden taki wiatrak, mikser, który jest jeszcze szybszy. Wow. Usiadłem na nim. Ła, moja głowa! Tato, pozwól mi zejść! Tato! Tato! No, dajcie mi zejść z tego! I jest tutaj jeszcze jedna rzecz, która chyba cieszy mnie bardziej niż wszystkie inne. Zobaczcie na to! To jest po prostu, no nie wiem jak to nazwać, mikser z klocków Lego. Możemy tutaj wjechać czymkolwiek chcemy i to nas pięknie zmiksuje. No to jest wszystko, o czym marzyłem. Ja, wiecie, ja jestem dzieckiem demolki. Zawsze uwielbiałem demolować rzeczy, niszczyć, a teraz to mogę robić całkowicie legalnie, nie martwiąc się o nic. Jest pięknie. Dobra, weźmy nasz police department, nasz wóz strażacki jeszcze raz i wjedźmy na górę. Ojejku! Pięknie. No to chociaż zjedźmy na dół. Znaczy, samo spadnie. Łopsz! No rip. No po prostu chyba bym tego nie przeżył. Jestem ciekaw, czy całe to można wypełnić klockami. To w sumie byłoby całkiem fajnie. Okej, teraz muszę troszkę lepiej, troszkę mądrzej podejść do sprawy wjeżdżenia pod tą górkę. Muszę trochę zwolnić. Dobra. Ups. Ciężko się tym steruje, aczkolwiek... Ups. Ciężko się tym steruje, powiem wam tak, ciężko się tym steruje. Dobra, jedynka i go. Pełna moc. No nie, nie, nie. Znowu to samo. Spróbujmy może innym autkiem, co? Dobra, co by było na tyle szybkie, żeby podjechać pod tą górę? Myślicie, że Fire Engine? To wygląda całkiem sprawnie. Wygląda na nie aż tak skoczne jak tamto i nie aż tak szybkie. Aczkolwiek... Co jest z tą grą nie tak? Ja się pytam, co się dzieje? Okej, pozbyłem się troszkę, odrobinę ciężkiego balastu, czyli dachu. Teraz wydaje mi się, że wjadę. Teraz wydaje mi się, że bez problemu wjadę, aczkolwiek wydawać mi się może, a to jak będzie naprawdę, to całkiem dwie różne rzeczy. Dobra, w takim razie pojedźmy już tym
tam dalej do tego szybszego miksera, a do mielarki weźmiemy jakiś customowy samochód, który pobrałem z workshopa. O, tutaj to będzie prędkość, patrzcie. Panie. Nie tak wcale fajnie. Dobra, wrócę do was. Wezmę sobie jakiś driftowóz albo F1 może? Chociaż nie, F1 to za wysoki krawężnik tam jest, żeby F1 podjechało. Myślę, że driftowóz byłby dobry, więc zaraz do was wrócę. Okej, mamy drift car, racing car i spróbujmy tym. No jak to nie podjedzie, to już nic w tej grze nie podjedzie. Dobra, jedzie, pa, idealnie! Jep. Nie no, wjedź tam, no, ej. Kurde, chciałem przelecieć, ale i tak wyszło takie jakieś 10 tysięcy razy lepiej niż oczekiwałem, że wyjdzie, więc spróbujmy raz jeszcze. Tym razem po prostu wyjedziemy odrobinkę wolniej, odrobinkę, tak 30 na godzinę postaramy się utrzymać gdzieś tutaj na wjeździe, okej. I teraz patrzcie, po prostu wpadniemy w to. Jest, i no, i o to mi właśnie chodziło, idealnie przez sam środek przepchnięte zostało nasze autko, więc okej. Mam idealny wóz. Bagiety jadą na patrol. Pojedziemy na patrol po mieście. Zobaczymy, co tutaj ciekawego jest. Czy możemy włączać syrenę? Możemy. Jaką syrenę ma policja? Nie, tu tylko jedną mamy. Dobra, syreny. Go, bagiety jadą na podbój miasta. Czekajcie, gdzie tutaj możemy... Gdzie możemy pojechać? Pamiętam, że... Dobra, wyłączę to, bo to jest strasznie głośno. Pamiętam, że gdzieś na obrzeżach miasta było coś fajnego. Więc pojedźmy tą główną drogą, aż w końcu dojedziemy do czegoś. Mam taką nadzieję przynajmniej. Tutaj jest jakieś jezioro? Chyba tak, więc chyba jedziemy w dobrą stronę. Pamiętam, że była gdzieś tutaj... O kurde. Tego się nie spodziewałem, ale tu się nawet trzyma drogi. Dobra, chyba pochwaliłem to za wcześnie! Bagiety! Tak więc bagietowóz już naprawiony i zobaczmy, co kryje ta dziura. O nie! Tutaj nic nie ma, lecę zabić się. Na szczęście udało mi się wyskoczyć przed wypadnięciem, ale teraz jak stąd wyjdę? Halo? Halo? Okej, panie i panowie, misja ratunkowa. Misja ratunkowa, lecimy helikopterem, którym nie wiem jak się steruje zbytnio, ale i tak uda mi się uratować bagiety, które wpadły na dół. Co się popsuło? Czemu nie mogę lecieć? O, dobra, mogę. Więc panie i panowie, bagietowo, o kurde, tym się nie steruje, łatwo wam powiem. To nie jest, nie w tamtą stronę, co jest? Halo. Dobra, tym razem myślę, że uda mi się znacznie lepiej, bo nie wiedziałem, że tu strzałkami też się musi, trzeba sterować. Oj, W jeszcze, kurde, to jest tyle rzeczy do sterowania, więc musimy zlecieć na dół. O nie. Kolejna misja będzie potrzebna, tylko co teraz? Kurde! Przypał. O Jezus! Z czystej ciekawości kliknąłem na to, tu drag car, ja jeszcze takim nie jeździłem, jak ja w to grałem to nie było jeszcze tego, więc chyba przejdę się na mapkę wyścigową i spróbujemy tego. Ojejku, to wybucha, wcześniej nie wybuchało. Dobra, jesteśmy już na mapce racetrack i spróbujmy tego tutaj bagietowoza, dragstera. Zobaczymy jak tym się... Jezus. Czy to skręca w ogóle? Tak średnio bym powiedział, to skręca. Więc jak mam tym wyjechać stąd? A, okej, dobra, bo mam tutaj różne punkty, na których mogę startować. O, stąd się startuje tym. Patrzcie na tą prędkość. Ile będziemy w stanie pojechać? 200. Ups. Wygrałem? Chyba wygrałem. Żyję jeszcze, patrzcie, opanowałem to. To tak miało być tak naprawdę, wiecie, bo dzięki temu, tej chwili w locie po prostu, no, pobiliśmy prędkość światła, no, padła tutaj naszym łupem. Silnik na wypad, ale to nieważne, szybka naprawa i wracamy do wyścigu. Okej, czas na tutaj kwalifikację numer 2, startujemy teraz z drugiej strony. I ile mamy, jaką prędkość mamy? Całkiem niezłą, tylko musimy się utrzymać w torze. Niestety znowu nam się nie udało. No tak średnio się udało. Czy tym razem... Ojejku, wybuchłem. No to przypał. Teraz to tak nie powinno jednak wyglądać. To jednak pomyliłem się. No nie zostało nic kompletnie. Ej, nawet jest efekt palenia się. Dobra, więc ostatnią rzeczą na dzisiaj, którą chciałem jeszcze przetestować, to F1 car. Jak wiecie, miałem już ją wcześniej tutaj zapisaną, ale skoro teraz jest tor, myślę, że to idealny czas na to, żeby to sprawdzić, tylko... Jezu, jakie to jest nieprzyczepne. Ja to ledwo 80 km na godzinę
A ślizgam się jak nie wiem kto. Jak Robert Kubica na zakrętach. Chyba. Koła mi się tam jakoś dziwnie... O, 200 na godzinę już jadę. Więc rozpędzamy się. Na razie trzymam się dość dobrze drogi. Żartowałem. Chyba... Nie, dobra, jest dobrze. Driftem tutaj się wchodzi w zakręty. Tutaj lekkie ścięcie zakrętu, żeby lepiej wyjść w następny. No powiedzmy, że tak to miało wyglądać. Ej, mechanicy szybko tutaj do mnie podbiegli na zakręcie. Naprawili mi wóz i już mogę kontynuować naszą przygodę z Robertem Kubicą w Ferrari. Hamuj. No nie, to nie jest zbyt dobry wóz, żeby używać go do takich tutaj challenge'y. Dobra, przypomniałem sobie, że mam jeszcze ten driftowóz, który wydaje mi się, że dużo lepiej będzie sobie radził z zakrętami. Spróbujmy go wykorzystać do czegokolwiek. Dobra, udało nam się jakimś cudem po wielu wywrotkach dojechać na tor. I no nie jest może to prędkość taka jak w formule, aczkolwiek zobaczcie, on tutaj potrafi spokojnie jechać. I okej. Żartowałem. Dobra, myślę, że na dzisiaj to by było tyle z Brick Leagues. Bardzo fajnie się gra, myślę, że pościągam sobie dodatkowe włozy. Napiszcie mi, co wy byście chcieli zobaczyć, czy może więcej mielenia samochodów, czy może więcej ścigania, czy może... Wiem, że też mam tam tanka, więc może coś z czołgiem tutaj porozwalamy. Więc dajcie mi znać, czy wam się spodobało. Jeżeli tak, to jak zawsze łapka w górę. Jeżeli nie, to jak zawsze łapka w dół. Jeżeli chcecie tego więcej, to zostawcie subskrybuj tuż pod filmem. A na dzisiaj też wszystko. Trzymajcie się. Pa, pa.